myśmy zauważyli, że jesteśmy partnerami dla strony australijskiej. I zresztą muszę powiedzieć, że Australijczycy byli dobrze przygotowani. To nie były przypadkowe pytania z ich strony. To na pewno maszyny, to na pewno urządzenia, to na pewno automatyzacja, czyli taka mechanika związana z wydobywaniem węgla. Oczywiście oni mają pokłady niższe, bo najgłębszy to niespełna 600 metrów, a więc to jest jakby też troszkę inne górnictwo. Ale trzeba sobie powiedzieć, że maszyny i urządzenia, te, które my mamy, a one są naprawdę niezłe, są tam dobrze postrzegane. Zresztą pokazywano nam w Instytucie maszyny z Polski, z naszej firmy, które służą do programu zgazowania węgla, a więc tu na pewno jesteśmy partnerami, zapraszano nas do tej współpracy, między innymi zapraszano naszą spółkę, ale też i prywatnych podmiotów, które w tej delegacji wzięły udział. Natomiast muszę powiedzieć, że coś, z czego jestem wielce rad, bo to na pewno oczywiście budowanie rynku dla polskich firm, natomiast nie ukrywam, że ja na każdym etapie wizyt, gdzie jestem zapraszany, gdzieś tam wyjeżdżam do krajów, które będą bazować na wydobywaniu węgla kamiennego, będą budować swoją gospodarkę i budują swoją gospodarkę, to muszę powiedzieć, że w Australii jedno, co mnie bardzo pozytywnie, może nie zaskoczyło, ale jechałem to de facto zobaczyć i dziękuję, że mi to pokazano, bo my jesteśmy w Polsce na etapie, w kontekście tej tak zwanej inteligentnej kopalni, jesteśmy na etapie rozmowy, jak ona ma wyglądać, bo często się mówi, no kopalnia bez ludzi, no to jest niemożliwe, umówmy się, przerost automatyzacji, informatyzacji bez ludzi, no to jest tylko teoria.